W tej chwili tamte wspomnienia z 1939 roku odżyły znowu teraz. Bardzo odżyły. Bo to, co dzieje się w tej chwili na wschodzie, to, co się dzieje na Ukrainie, jest kopią tego, co było w 1939 roku. Ja mam absolutne skojarzenia, patrząc na to, co się dzieje tam na wschodzie, z tym, co się działo tu u nas. Tak samo znienacka zaskoczeni, tak samo bombardowanie domów, wsi, mieszkań, szpitali, szkół, zabijanie ludzi przypadkowo czy celowo z gotowymi listami, które zresztą w tej chwili Putin obiecuje, że już szykuje, jeśli chodzi o Ukraińców, a hitlerowcy wkroczyli do Polski już z gotowymi listami aresztowań i mordowania ludzi, palenia wsi. Ja to pamiętam niestety. Ja pamiętam i bohaterskie walki na Westerplatte, na Oksywiu. Pamiętam, nie będąc tam, ale o tym się mówiło, o tym się słyszało, że Oksywie jeszcze się broni, a już padła Warszawa. Że jeszcze trwa zwycięska bitwa pod Kockiem. Że jest Modlin, że jest Mława, gdzie zatrzymaliśmy Niemców na pewien czas. Przecież tak samo się dzieje teraz. Czyli pamiętam podwójnie. Bo pamiętam bardzo dokładnie moje przeżycia, moje pierwsze chwile 1939 roku. Pierwsze bomby, pierwszą ucieczkę z Warszawy, ucieczkę. Wyjazd na wezwanie słynne pana, jak on się tam nazywał, minister, żeby opuszczać Warszawę. Nie wiadomo dlaczego i po co, ale trudno. Pamiętam, jak pojechaliśmy z domu do Belwederu, do schronu, bo moja mama potrafiła to załatwić, że schowaliśmy się w schronie w Belwederze, a potem stamtąd furmanką wiejską wyjechaliśmy na wschód. Tą straszną drogę wśród płonących całych miast, miasteczek, jak na przykład płonący Karwolin. Aż w końcu doszliśmy do Łódzka w dniu 17 września, kiedy radio nadało tragiczną kolejną wiadomość o wkroczeniu bolszewików do Polski. Ja to wszystko pamiętam. Ja to widziałem, jak młodzi oficerowie odbierali sobie życie strzałem z pistoletów, bo nie chcieli iść do niewoli, ani jednej, ani drugiej. Ja to niestety bardzo, bardzo dobrze pamiętam. I dlatego w tej chwili, gdzie mogę, o tym mówię, bo uważam, że póki żyję, to jest mój obowiązek. Nie tylko w stosunku do tych zamordowanych na Szucha, czy na Pawiaku, czy potem w obozie koncentracyjnym, ale również w imieniu tych, którzy giną teraz. Że lekcja z historii jest na dwójkę. Źle znana. Mówimy, że nikt nie pomaga zbrojnie Ukraińcom. A kto nam pomagał w 1939 roku? Znowu skojarzenie. Też nikt. Mówimy, że tu mordercy, bo rzucają bomby już nowocześniejsze na szpitale i szkoły,
A w 1939 roku było to samo.